Panie radny, czy presja ma sens? Jak najbardziej. Ja jestem pod wrażeniem tej samoorganizacji, oddolnej inicjatywy mieszkańców Przeróbki, bo to pokazuje, że ta biblioteka jest dla nich bardzo ważna i to, że przyszli tak licznie z transparentami i domagali się po prostu no, podstawowych rzeczy. Tak? Dzisiaj mówimy o tym, że podobno czyta się za mało. No to w jaki sposób radzić sobie z niższym czytelnictwem? Poprzez likwidowanie biblioteki? Poprzez likwidowanie miejsca, które też służy mieszkańcom do różnego rodzaju warsztatów? Do zwłaszcza, że Gdańsk aspiruje do tytułu do miana miasta literatury. No właśnie i można odnieść wrażenie, że część tych działań to są działania takie na pokaz, że zobaczmy, że Gdańsk jest tam miastem rzekomo solidarności, w praktyce z tym znacznie gorzej, że miastem, które jest miastem stolicą kultury, no co to za stolica kultury, która chce likwidować bibliotekę? Co to za starania się o kulturę w mieście, skoro ogranicza się mieszkańcom możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych? No, to się nie trzyma kupy, ale trzyma się pewnej dziwnej logiki pani Aleksandry Dulkiewicz. Czy pani prezydent po prostu się nie przestraszyła tych ludzi? W moim odczuciu pani Aleksandra Dulkiewicz była na swój sposób zaskoczona. Może myślała, że tutaj przyjdzie kilkanaście osób, a zobaczyliśmy naprawdę liczną armię osób, które po prostu przyszły i powiedziały: chcemy naszej biblioteki, nie likwidujcie nam biblioteki. I przyznam, widziałem wiele akcji protestacyjnych w różnych dzielnicach, ale ta akcja naprawdę robi wrażenie. Ale czy nie ma pan takiego wrażenia, że gdzieś jeszcze wcześniej, jeszcze przed tą decyzją o likwidacji, że jeszcze wcześniej powinni się odbywać konsultacje, że on jakby te decyzje, ta decyzja była zupełnie niepotrzebna o likwidacji biblioteki na Przeróbce, że te konsultacje, ten dialog ze społeczeństwem powinien się odbywać dużo, dużo wcześniej. Ależ oczywiście, że tak. Gdyby te konsultacje były prowadzone w rzetelny sposób, no to udałoby się uniknąć wielu niepotrzebnych emocji, tylko że do konsultacji, tak jak do rozmowy, potrzeba przynajmniej dwóch stron, dwóch osób, które będą wzajemnie siebie słuchały. Inaczej to będzie tylko monolog. W sytuacji, w której mieszkańcy mówili, że chcą utrzymania biblioteki, a słyszeli nie ma na to szans, no to trudno mówić o dialogu. Jak widać, musieli wziąć w swoje ręce sprawy, no i im to się udało po prostu. Jestem tu pod wrażeniem tego, co pani Jolanta, z tego co pamiętam, tutaj przygotowała. Jakoś tam swoją cegiełkę jako radni dołożyliśmy, ale przede wszystkim jest to sukces lokalnej społeczności. No i także lokalnych tutaj mediów naszych obywatelskich, Gdańsk Strefa Prestiżu, za co serdecznie również Państwu dziękuję, bo trzeba od takich małych rzeczy zaczynać, bo jak będziemy pomijali małe rzeczy, to kiedyś i tych dużych nie zobaczymy. Zatem trzymamy kciuki za prawdomówność naszej prezydent. Oczywiście będziemy tutaj monitorowali sytuację i miejmy nadzieję, że słowo dane przez panią prezydent będzie słowem dotrzymanym także, czego Państwu i sobie życzę. Dzięki.